Przyjechaliśmy już do Automotive.pl na hamownię. Jak widać, no jak to zawsze, znajdują nas po prostu niespodzianki. Czyli widzieliśmy Audi o pojemności 2,3 litra, która seryjnie ma moc 136 koni. Taką moc nam auto pokazało, ale wykres był o wiele łagodniejszy. Moc seryjna została osiągnięta, ale też moment, który wynosił ponad 200 Nm. Jego wykres był bardzo łagodny, a na drodze czuć, że auto przyspiesza rewelacyjnie i o wiele lepiej niż seryjne. Czyli Audi przeszło na wtrysk elektroniczny, tam pokazałem na ujęciu wideo, jak to Audi wygląda pod maską silnika. Czyli podsumowując, Audi o pojemności 2,3 litra, przejście na wtrysk elektroniczny i uzyskanie tym samym lepszej krzywej momentu obrotowego, płynniejszej pracy silnika i lepszego wkrętu w obroty.